Hipogamia to chęć mężczyzny do zaopiekowania się kobietą, do bronienia jej, ale też chęć do imponowania jej np. umiejętnościami, wiedzą, pieniędzmi, zasobami, zaradnością, intelektem, tężyzną fizyczną, poczuciem humoru, koneksjami czy byciem ponadprzeciętnym. Kobiety bowiem zwykle nie odchodzą od mężczyzn, których uważają za cennych i wyjątkowych. Odchodzą raczej od tych, których łatwo zastąpić lub których uważają za ciężar, gdy bilans korzyści i strat jest ujemny. Kłóci się to z romantycznymi przyrzeczeniami małżeńskimi i wizją miłości, ale ludzie częściej są egoistyczni niż romantyczni. Hipogamiczne kobiety, a więc chcące wnosić wartość dla mężczyzn mających mniej wartości od nich, to rzadkość, ale istnieją. To zwykle altruistki. Kobiety wysokowrażliwe, dojrzałe, współpracujące, empatyczne i nieoceniające. Takie cechy pozwalają kobiecie na dobrą współpracę z mężczyzną, który nie jest gotowcem, a którego większość kobiet próbuje sobie jedynie wymarzyć, zamiast wspólnie coś razem zbudować. Mężczyźni mają inaczej. Naturalnie mają skłonność do bronienia kobiet, do delikatniejszego ich traktowania, jak również do tego, by kobietom wybaczać więcej wad czy słabości. Prosty przykład. Inaczej traktuje się płaczącego mężczyznę od płaczącej kobiety. Inaczej traktuje się utrzymanka od utrzymanki. Zatem jak wyglądają konfiguracje związków okiem mężczyzn? Najłatwiej doceni mężczyznę kobieta, która ma mniej zasobów od niego. W ten sposób to on pomoże jej w życiu, i ona nierzadko tradycyjnie tego oczekuje. Równa z mężczyzną kobieta może rozglądać się za mężczyzną dającym jej więcej korzyści. Jeśli kobieta uzyskuje wyższy status, niż mężczyzna, np. jest uprzywilejowana, jak dzisiaj wiele kobiet, i uważa, że ma wiele więcej do zaoferowania, to może mężczyzną gardzić, może patrzeć na niego z góry, czy wręcz czuć się bardziej męska od niego, co budzi negatywne emocje, bo właśnie najgorzej traktowani przez obie płcie są niemęscy mężczyźni. I na tym polega problem naszej dzisiejszej kultury. Sztucznie podnosimy status kobiet, uczymy kobiet wielu cech męskich, przez co wiele z nich patrzy na mężczyzn jak na gorszą płeć. Nikt tego problemu nie rozwiązuje, a mężczyzn dalej się obraża, odrzuca czy pomawia. Męski instynkt opieki i obrony kobiet staje się nieprzydatny, ponieważ kobiety są samowystarczalne lub uważają, że mężczyzna i tak wnosi dla nich za mało. Społeczeństwo powinno pójść po rozum do głowy i pomyśleć, czy centralizowanie potrzeb, czy wymagań kobiet, jak również rozwiązywanie wyłącznie ich problemów. Pomaga w budowaniu czegokolwiek poza ich egoizmem. Bo jednak kobiet nie uczy się, że jeśli dostały pomoc nabyły cechy męskiej, to powinny nabyć męskie obowiązki wobec gorzej postawionych, słabszych czy mniej zaradnych od nich mężczyzn. Kobiety, zamiast przejąć obowiązki mężczyzn w cesze pełni męskiej, to zaczęły podnosić sobie samoocenę kosztem mężczyzn, sławetna piosenka pod tytułem Gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy. Jest idealnym odzwierciedleniem stosunku obu płci do mężczyzn. Widzimy, jak mężczyźni często są obrażani od nieprawdziwych, słabych, zniewieściałych, niedostosowanych, głupków, leni, czy wmawiając mężczyznom zło, które miałoby być w nas wbudowane naturalnie. Brakuje rozwiązań na pogardę i demonizację mężczyzn. Społeczeństwo woli skupiać się na kobietach. W ten sposób ani związki, ani rodziny nie będą powstawać, lub nie będą trwałe. Tyle, że wspieranie mężczyzn ma korzyści długofalowe, nie tylko dla relacji jednego mężczyzny z jedną kobietą, ale także jeśli chodzi o budowanie społeczeństwa. Społeczeństwu trzeba kompetentnych, czujących się dobrze w swojej skórze mężczyzn. I jako pracowników, i jako partnerów mężów czy ojców, trzeba pomóc mężczyznom takimi się stać. Tylko nie mylmy wspierania z ostrzejszym traktowaniem, bo niektórzy uważają, że mężczyznom trzeba dokręcić śrubę, trzeba być dla nas jeszcze gorszymi, a my wtedy staniemy się lepsi. Nic bardziej mylnego. Takie rozwiązanie podpowiada tylko pogarda, coś czego w luce empatii do mężczyzn należy się wyzbyć, by rozwiązać ten problem na poważnie.